No tak. Studia skończone, praca magisterska zdana. I co? Pracy nie ma, pieniędzy nie ma. Chyba trzeba zadzwonić do babci, żeby koszta manipulacyjne pokryć. Tylko gdzie ta babcia? O! O, jest babcia Basia. Dzwonimy. Halo, słucham. Halo, tu Stasiu. Halo, kto mówi? Tu babcia, tu Stasiu. Kto mówi? Stasiu? O, Stasiu. Hau, 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 hau. Babcia? Babcia, coś ty psa sobie kupiłaś? A, tak, tak. Janiczka sobie kupiłam, żeby mi domu pilnował. Babcia, tu twój wnuk, Stasiu. Wygoń psa na dwór. Bo wiesz, ja mam sprawę do ciebie. Właśnie, jak wiesz, zdałem egzamin magisterski. Halo? Babcia? Halo? Halo, babcia? Halo, babciu? Babcia? Halo, halo, słucham. Tu wnuczek, Stasiu. Hau, hau, hau. Babcia, wygoń psa na dwór. Budy! Do sieni mi się cały czas pcha! Do budy! Do klatki go daj, babcia! Do klatki go daj! No, co to... Co to ja miałem mówić, no... Tak? No, no? Bo wiesz... studia skończone... Egzamin zdany, praca magisterska zdana, no i wiesz. Co? Wnusiu, ty się takiej pracy nie imaj. Co ty, pracę magazyniera podejmiesz? Przecież ty taki chuderlawy zawsze byłeś. Nie imaj się takiej pracy. Teraz to ty głową pracuj. Przecież od czego masz ten łeb? Babciu, nie praca magazynierska, a praca magisterska. Ja studia skończyłem. No i teraz właśnie potrzebne mi są pieniążki. Pierożki? A, ty chcesz na pierożki przyjść do babci? To dobrze. Przyjdź w niedzielę. To zrobię takie, jak lubisz. Babciu, nie pierożki, a pieniążki. Co? Babciu, pieniążki, babcia, pieniążki. O, dolary, dolary, babcia. Okulary? Na cóż tobie okulary? Żebyś se oczy zepsuł? Ty na pewno za długo przed tym komputerem siedzisz. Na pewno znowu grasz w jakieś gry. Nie, babcia, no nie, wiesz co, babcia, bo ja tam muszę zapłacić, no i wiesz. No, już nie płacz, synuś, nie płacz. Kupi ci babcia ten komputer nowy i okulary też, tylko w przyszłym miesiącu. Jak dostanę emeryturę, dobrze? Nie, babcia, wiesz, nie, nie, co, tego, wiesz, babcia, to ja przyjdę do ciebie wieczorem, to porozmawiamy. Nie, wieczorem umówiłam się na brycza z Krystyną. Babcia, Krystyna nie żyje od 3 lat. A, to
dlatego cały czas wygrywam. Nie, babciu, wiesz, to ja przyjdę do ciebie o 15, dobrze? Nie, nie, o 15 to nie mogę. O 15 odmawiam koronkę. Babciu, ty nie odmawiaj żadnej koronki. W żadnym wypadku. Ty wiesz, ile się czeka do dentysty? Ty idź i lepiej zrób sobie te zęby na fundusz, jak to tam masz, to sobie zrób. Babcia, to ja wpadnę do ciebie teraz. Oj, wnusiu, ty nie wpadaj. Ty bądź świadomy. Uczą was przecie teraz. Dawają te różne domisz. I dobrze. Ty wiesz, czego my używali z dziadkiem? Nie, ja nie wiem. Ja nie chcę tego słuchać, babcia. Ja idę do ciebie teraz, pa. Czekaj. A jest tam dziś ojciec w domu? Jest. To powiedz mu, żeby mi słoiczki przyniósł. To po konfiturków narobię. Babcia! Nie ściemiaj, babcia. Dobrze wiemy, o co chodzi. Cholera jasna. Gówniarz jeden. Nie dał się nabrać. Witaj, Wusiu. Witam, babciu. Masz 10 złotych. Babciu, jakie ty masz wielkie oczy. Gdybyś oglądał 4000 odcinków mody na sukces, też byś takie miał. Babciu, a jakie ty masz wielkie uszy. No bo jakbyś słuchał przez cały rok lata z radiem, to też byś takie miał. Babciu, a zęby to masz takie ogromne. A, bo to dziadkowe. Nie dałam mu ich do trumny. Babciu, a emeryturę to ty masz taką małą? Gówniarzu jeden, nie pyskuj. Żeby nie te twoje studia, to ja bym, to bym drugi dom wybudowała. Idę narobić pierożków, a nie tam. W bajce o czerwonym kapturku? Wilk nawiedza babcię. Moja babcia nie ma wilka, tylko ma węża w kieszeni.